Chosen Tron. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo mówię szeptem. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mówię szeptem. Odpowiedź brzmi... Kurwa, nie wiem, ale no, było to śmieszne przez pierwsze 30 sekund, potem zaczęło być uciążliwe. Moim dzisiejszym przeciwnikiem jest pan o nicku fucking Nob. Mam dziwne wrażenie, że już kiedyś się spotkaliśmy z tym panem, mam wrażenie, że chyba go pokonałem. Bo coś mi tak świta, że ja potem mówiłem, że on już dziś jest fucking Nob, ale no, nieważne. Po wczorajszej rozgrywce 2-2, lepiej o nim mówić, stwierdziłem, że trzeba wrócić do 1-1. To są rozgrywki, które rozumiem. Nie wiedziałem, co chciał zrobić mój sojusznik, miał jakąś wizję, realizował ją. Zresztą sami obejrzycie ten materiał z wczoraj, to zrozumiecie. Ale my budujemy standardowo, czyli studnia, powiem nad więcej. Druga studnia mogłaby być, gdyby nie fakt, że nie mamy drewna, bo jesteśmy nocnym elfem, a wiecie, co to znaczy. To znaczy tylko jedno. To znaczy, że no niestety, ale pożegnaj się z drewnem. Nie masz go, po prostu. Jesteś nocnym elfem. Ty nie potrzebujesz drewna, ty budujesz domy z kamienia i przywołujesz drzewce. Co jest w sumie dość logiczne, ale po co je wydobywać w takim razie? To nie. Ty wydobywasz esencję życiową, która jest potrzebna do zbudowania drzewców. Aj, to ma teraz sens. Lore wyjaśnione. Ale po co na tym drzewcu ten dziwny... cusiek? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Dobra, potrzebujemy na pewno kolejnej księżycowej studni. Ona kosztuje 40, więc to bez problemu sobie tutaj zbudujemy taką fajną. O, dokładnie, tak? I więcej ogników, które będą nam wydobywały drewno. Tak, wydobywały. Nie ścinały, nie rąbały, wydobywały. Ponieważ jako nocny elf wydobywamy drewno. Do tego z dwie łuczniczki, które pomogą nam eksmić. No i jestem dobrej myśli. Mi się wydaje, że ja mogę to wygrać. Wbrew pozorom, ja to mogę wygrać, ja mogę zwyciężyć, ja mogę pokazać klasę. Tak może być? Tak może być. No ale, co ja tu widzę? Mój łowca demonów kończy się powoli robić. Moje ogniki, no zaraz będą w idealnym stanie. Brakuje nam przede wszystkim skilla, jak już zawsze lubię powtarzać, ale jest coś ważniejszego, czego nam brakuje. Brakuje nam księżycowych studni, ale to nie stanie mi przeszkodzie. Ja i tak idę expić. Powiem więcej. My zrobimy bardzo agresywny manewr. Manewr pod tytułem nie bądź debilem, nie exp na małych kampach, oczyść jeden mały kamp, a potem pobiegnij na duży. Dlaczego? Ponieważ to jest możliwe. Ja powinienem przestać bać się tych dużych kampów. Jest możliwe oczyszczanie ich, tylko zrobimy sobie nieco więcej armii i dzięki temu przyekspimy przy okazji naszego bohatera. Troszeczkę będę do tyłu względem po prostu rozwoju mojej bazy i ekonomii, ale no, dzięki temu przynajmniej mój bohater będzie przepotężnym, przekoksem nad koksami, a jak wiemy z pewnego materiału o pewnych kosmicznych wojownikach, bycie przekoksem nad koksami jest zawsze mile widziane. Okej, zabijemy tego murgula wnękołapa. Ciekawe, czy wszedł we wnękę waszej mamy i idziemy do bazy. Rekrutujemy jeszcze kilka łuczniczek, bo 4 łuczniczki powinny być wystarczające, żeby jakoś tutaj ogarnąć sytuację. No i idziemy na kopalnię, ponieważ mój plan zakłada, że przejmiemy tę kopalnię. Tak? I to w miarę szybko. Więc halo, halo, drogi panie, przyjacielu, towarzyszu, tutaj miło mi było, cześć, elo, to ja. Niepokojące. Jest ich tam dużo, jest tam 6-poziomowe, chciałem powiedzieć, aż mi się język zaplątał. 6-poziomowy koleś. Ponadto wypadałoby tutaj jeszcze takie coś zbudować. Takie coś zbudować, a niech to będzie. A potem zbudować Ancient of Gifts, bo on też się przyda. Doskonale, ty się skończyłaś robić, więc no co, no teraz z 5 łuczniczkami to my powinniśmy dać radę. Teoretycznie. W praktyce to no, może być różnie, nie będę kłamał. Może do tego dobudujemy... No na razie nic. Idź wydobywaj i przechodzimy na Ancient Tree of coś tam. Dobra, idziemy expić. Ale tak naprawdę idziemy expić. Tak totalnie idziemy expić. Wbijamy się tutaj wszystkim, ale wszystkim, bum! Fokusujemy się, z taką ilością łuczniczek powinniśmy dać radę. I teraz tylko duże kampy oczyszczamy, bo tutaj są tylko duże kampy, nie oszukujmy się. Jeżeli byśmy nie zrobili takiej armii, to byśmy już przestali oczyszczać cokolwiek. A dzięki tym łuczniczkom nie dość, że mamy dobrą obronę, to jeszcze no, przy okazji oczyszczamy kampy. Dobra, włączaj spalanie. Ale spalasz, przestańcie fokusować się na moich łuczniczkach. One nic wam nie zrobiły, naprawdę, one nic wam nie zrobiły. Po prostu zostawcie je w spokoju. Skupcie się na moim bohaterze. Bardzo dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Idziemy oczyszczać teraz tego kampa. Chcę jak najszybciej wbić kolejny poziom. Może przy okazji założymy drugą bazę. W sumie, halo, drogi przyjacielu, kolego, towarzyszu, zbuduj mi tutaj bazę. Takie fajne Tree of Life. Brzmi dobrze.
Brzmi dobrze, brzmi jak coś, co chcę tutaj zobaczyć po prostu. Dobra, odpalamy nasze spalanie, no i bijemy dalej. Pamiętajmy, że te hydry po śmierci rozmnażają na mniejsze, więc to może być dość problematyczne, ale mamy szponę ataku plus 6. Ua, jak pięknie, jak pięknie. Tu, wbiegnij tutaj, bo zaraz dostaniesz poziom. Zaraz dostaniesz poziom, tylko musimy tutaj, o właśnie, podobijać troszeczkę. Idealnie. Masakruj. Halo, chłopie, to jeszcze nie jest koniec. Doskonale. Do tego unik na poziomie jeszcze kolejnym i wracamy do bazy. Trzeba się podleczyć. Troszeczkę podleczyć. Potem pobiegniemy na południe, oczyścimy to goblińskie cuśko i kupimy tam jakiś item, bo mamy trochę hajsu i trzeba będzie go na coś przepalić. Do tego jednostki. Nie zapominajmy o jednostkach, nie bądźmy debilami, nie popełniajmy błędu, który popełniliśmy ostatnio. Halo! Uleczyć, dziękuję. Leczyć, jeszcze raz leczyć. Idziemy na południe, rekrutujmy jeszcze więcej jednostek. A co tam możemy sobie kupić swoją drogą? Zaćmienie słońca i no syf. No dobra, czyli syfy. Wbijamy się, spalanie, zabijamy czym prędzej. I do tego jeszcze kilka łowczyń. Tutaj dziękuję. Dobrze, jest naprawdę. Nie jest dobrze, bo umieram. Dlaczego mi bohater umiera? Jak do tego doszło? I czy musiało do tego... Nie? Błagam? Stała się rzecz straszna. Naprawdę straszna. Umarł, a miał nie umierać. Nie planowałem jego śmierci. Nie będę kłamał. To nie było zaplanowane i nie było to wyreżyserowane. Tragedia, zaiste tragedia. Straciliśmy właśnie miliony expa i nie jestem z tego powodu zadowolony. Ale druga baza kończy się robić. Jakieś tam pozytywy są, prawda? Problem w tym, że drzewo wieku się zrobiło. Co z tym idzie? Musimy spalić nasze super, ultra fajne rzeczy i zbudować dwa takie prastare drzewce wiedzy. Co pójdziemy? Pójdziemy w driady. Dlaczego w driady, zapytacie? Nie mam bladego pojęcia, ale brzmi to jak dobry plan. Brzmi to jak coś, co może się powieść. Do tego zrobimy upgrade do driad, bo no, dlaczego by nie? Więc wyrzutnie glewi, gdzie są? Chimery, druidów, szponów. Czy driady mogą mieć zwiększony atak? Nie mogą, prawda? Nie mogą. Czyli mówiłem taną głupotę, ale można im zwiększyć... Nie można im nic zwiększyć w sumie. Syf. Rób tutaj ogniki. Tak powiedziałem. 5 ogników. Zrób. Będziemy mieli dużo hajsu. Przydałby się drugi bohater. Ten bohater. Tak, ten bohater nam pomoże. Swoją drogą, czy ja straciłem... Tak, ja straciłem dużo expa, bo nie zabiłem tego Murgula. Super. I jeszcze teraz nie oczyszczam kampu. Jeszcze lepiej. Brawo, niedźwiedziu. Ale to zjebałeś po całości. Ten koleś cię teraz przeora jak pole. No, przy okazji też nie mamy bladego pojęcia, co on robi. I to jest niepokojące. Ponieważ, jeżeli nie wiemy, co on robi, to oznacza to, że najprawdopodobniej robi coś złego. Jakieś burzyciele, jakieś syfy. Chodź, idź skautować, poszukaj go, nie wiem, gdzieś musi być, ale ognikiem, na litość boską, po co marnować łuczniczkę? Łuczniczka jest droga, ognik jest tani, ognika sobie tutaj dobudujemy po prostu. O, doskonale. Jest tak, bohater, wskrzeszaj się, dobrze. Bohaterze, wskrzeszaj się. Wskrzeszaj się, bo musimy iść expić, to nie jest koniec twojej historii. Dobra, mamy to. Mógłbyś kupić tutaj taką fajną rzecz, co regeneruje manę, nazywa się mikstura many, lubię ją. Do tego możemy zainwestować troszeczkę w te takie tam driady. Bo to fajna jednostka. Taka driada to nawet dobra rzecz jest. Jak się tak to zmasuje, to naprawdę można całkiem niezłą krzywdę zrobić przeciwnikowi. Mamy dwie kopalnie, więc możemy już zapomnieć o problemach ekonomicznych. Pytanie brzmi, gdzie nasz przeciwnik ma bazę? Definitywnie nie ma tej bazy tutaj, bo już byśmy widzieli budynki. Możliwe, że ma bazę na północy, ale może też mieć tu. A jeżeli ma tutaj, to my go trochę pomęczymy. No bo trzeba go męczyć. Nie może mieć być... Czy on jest nieumarłym? On jest nieumarłym. No to zniszczymy mu coś. Zniszczymy mu budynek. Bo tak powiedziałem, ja chcę zniszczyć mu budynek. Tyle. On się przeteleportował, jak miło. Ma dwóch bohaterów, ja mam jednego. Wycofujemy się. Halo. Wycofujemy się. Dalej. Wycofujemy się, co wy robicie? Raz. Chłopie. Wycofuj się! Chłopie! Wycofuj się! Czemu mi zrobił łuczniczkę? Czemu mi zrobił dwie łuczniczki? Czemu mi zrobił trzy łuczniczki? Czy wbicie się w niego było debilizmem? Ale przynajmniej wiemy, że ma bazę niedaleko. No dobra. Drogi przyjacielu. Potrzebuję twoich tutaj fajnych umiejętności. Szybko. No bo jeżeli mamy się z nim bić, to tak konkretnie. Gdzie są driady? Zamawiałem driady. Więcej driad, bo ja tutaj widzę, że on tu robi dziwne rzeczy, dziwne playsy. Chwila, ja mogę mieć
mogę mieć do nich upgrade'y. Co jest upgrade'ą dla Driad? Druidy, chimery, druidy pazurów w postaci kruka, górskie uczynienie. No, strzelam, że to. Strzelam, że to. Po prostu, no, strzelam, że to da upgrade dla mojej Driady. Nie wiem dlaczego, ale tak to widzę. Halo, wycofajcie się. Wycofajcie się. Raz. Wycofywacie. Wycofywać się. Co tam masz swoją drogą? Masz całkiem sporą armię. Ale ja coś o nieumarłym wiem. I wiem też, że twoja kompozycja armii jest żałosna. Mamy jednak jeden problem. Ma lepszych bohaterów. W sensie na wyższym poziomie. I to troszeczkę nam... Dobra. Halo? Dołącz tutaj. Drogi panie. Cisnąć go. Cisnąć go. Zabić to. Dobra. Pod bazę numer dwa. Raz. Raz, pod bazą numer 2. Tu. Full focus. Więcej jab. Dobra, ty zginiesz. To jest coś, co wliczyłem. Wliczyłem to w cenę tej batalii. Przywołał Infernala? Jak? Okej. Teleport. Zabić. Dobra. Leczymy się. Mamy tutaj taką możliwość. Przypominam, jesteśmy nocnym elfem. Nie damy mu tego rozwalić, nie! Nie! Jak on przywołał tego Infernala? Skąd on miał tę monetę do przywołania Infernala? Tragedia. Straszna tragedia, naprawdę. Doszło do strasznej rzeczy. Okej, masakrujemy. Czy są tutaj jeszcze te ogniki? Są. Ale mamy hajsu. O matko bosko. I córko, i jeszcze raz matko. Ale mamy hajsu. No to co, to... Inwestuj. Inwestuj, chłopie. Jak ty go zabiłeś? Kto go zabił? Kto zabił tego kolesia? Czy ten Infernal go zabił? Naprawdę. Przestań! Ty. Biegnij szybko wskoczyć tego łowca demonów. Bo ja tutaj mam wielką wizję. Wielką wizję zniszczenia jego bazy. Potrzebujemy tego. I potrzebujemy więcej drewna przede wszystkim. To wy tutaj wydobywajcie drewno w międzyczasie. I tak tutaj robimy dopiero armię. Dopiero co robimy tę armię. Mamy upgrade'y? Nie mamy upgrade'ów. To nie zadziałało. Goddammit, to nie zadziałało! Nie taki był plan. Może to by zadziałało. No w sumie. Niech będzie. Może i zadziała. Kto wie. Dobra, szukamy upgrade'u do Driad. No musi coś takiego istnieć. Skoro mają tam cyferkę 0, to musi być taka możliwość. Potrzeba więcej drewna. No i się zesrało. No i wszystkie nasze koncepcje podboju wszechświata właśnie poszły się jebać. Halo, możemy tu kogoś wskrzesić? Nie mamy drewna. No tak, no... No oczywiście, wskrzesie tego frajera. Stwórz więcej księżycowych studni. Zajebiście, dywersja jak wuj. Brawo niedźwiedziu, nie masz księżycowych studni. A mógłbyś go teraz zniszczyć. Naprawdę, gdybyś nie był takim noobem, masz 2588 sztuk złota. Wiesz co to znaczy? Byś go zaorał, byś go przeorał. Ale nie, oczywiście nie. Gdzie tam będziesz orał ludzi? Po co? Po co? Lepiej kurczę być debilem. Bezczeszczą nasz święty. Jak to bezczeszczą mój święty gaj? Idź, kto zabił. Idź, kto zabił, bo to jakieś nieporozumienie. Zaczęły się łowy. No właśnie, coś tak czułem. Nieporozumienie, totalne nieporozumienie. Jak tam możemy go wskrzesić? Stwórz więcej księżycowych studni. No tak, brawo niedźwiedziu. I wiesz, że przegrasz to teraz przez ten moment. Przez ten jeden głupi moment w swoim życiu. Przegrasz tę walkę. Jakieś kłopoty? Chodźmy, ponudźmy go. Może ma tam bazę założoną, nie wiem, no zobaczmy. Jeżeli ma, no to tragedia. No zbuduj tę księżycową studnię! Bo się zdenerwuję. Zaraz puszczą mi nerwy. Buduj. Okej. Okay. Tego też wskrzesicie, bo w sumie mamy tyle hajsu, że... Okej. Okay. Jakoś żyjemy. Ty. Szybko. Kolejną księżycową studnię. Ty. Nie wiem. Rób coś, chłopie. Misiu. Misiaczku. Rób co możesz. Czy nie mamy... Chwila. My tutaj mieliśmy miksturę leczenia, taką konkretną. Idziemy tam. On wciąż nie ma drugiej bazy? Ja w to nie wierzę. Skoro miał Infernala, musiał oczyścić ten duży kamp. Ten duży kamp mu tak dał taką przewagę. Aj, tragedia. Ile tutaj mam ogników? 5. 4, przepraszam. No to będzie 5 zaraz. Ale tutaj przydałoby się więcej ogników do zbierania drewna. Tak powiedziałem, tak będzie. Dziękuję. Gdzie jest mikstura moja? Tu jest. Bezczeszczą nasz święty gaj. Co tam mnie bije? Przepraszam bardzo, ale... No nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy to widzisz? Weź się przeteleportuj, powstrzymaj ich frajera, bo tak być nie będzie. No tak być nie będzie, muszę się przeteleportować. Wiem, że marnuję teleport, ale no muszę. No po prostu, no nie zdzierżę, no muszę go powstrzymać. Po prostu muszę go powstrzymać. Halo, no cześć.
No cześć. Tak też. Elo, mordeczko. Cześć. Ty masz drugą bazę, na pewno. Ja idę to zobaczyć. Idę cię sprawdzić. Musisz mieć gdzieś drugą bazę. Gdzieś musisz mieć drugą bazę. Nie ma opcji, że nie. Nie ma opcji, że nie. Halo, gdzie twoja druga baza? Chyba nie masz drugiej bazy? Niemożliwe. No nie, ja w to nie wierzę. Nie, to jest niemożliwe, żebyś ty nie miał drugiej bazy. To jest impossible. Impossible, dokładnie. Nawet nie impossible, tylko impossible. Niepokojące. Niepokojące. Zabijcie mi te łowczynie, nie potrzebuję ich. Co zainwestować w takim razie? No nie wiem, co robić. No, on nie ma drugiej bazy. Jeżeli on nie ma drugiej bazy, to jest dla niego GGWP. Tego się nie da ugrać tak po prostu. Halo, podnieś to. Tu też. Może tu mam bazę. Chodźmy. Gdzieś musi mieć. No gdzieś musi mieć. No nie wierzę w to, że nie ma bazy. No nie uwierzę. Wiele rzeczy widziałem w swoim życiu, ale... Aha! Coś tak czułem. A co to jest? A chimera tu jest. A to dobra, niech sobie będzie. Dobra, niszczymy. No cześć, mordo. Cześć, mordo. Cześć, mordo. Mamy problem. Dość spory, bo on nam tutaj zniszczy tę bazę. Znaczy, my jemu też zniszczymy, to tyle dobrego. Tyle dobrego. Weź to zabij, no bo to ile można. Zniszczy mu tę bazę, ale nie mam teleportu, bo użyłem oczywiście na debilną akcję pod tytułem chodźmy go zabić, nie? Halo, stój. Więcej tutaj driad, poproszę. Dobra, do mnie, wszystko. Tutaj też. Tu. Wracamy. Wracamy. Raz. A wy co robicie? Iść tutaj. Okej. Co ty tutaj masz, chłopie? Nic specjalnego w zasadzie. W zasadzie to nic specjalnego, ale na pewno ugrasz to, jeżeli ja za chwilę tutaj czegoś nie wykombinuję. Halo. Panowie. Panie. Tutaj, do mnie. Wszystko. Wszyscy. Cała armia. Nie mamy teleportu. Ten brak teleportu boli. Ten brak teleportu boli. Zniszczył budynki. Dobra, idziemy. Ciśniemy. Cisnąć. Ale on jest głupi. Boże. Bo jak ja teraz dobiegłem... No tak. Wiesz, jego jednostki nie mogą być moich jednostek. Dobra. Włączaj spalanie. Chłopie, włączaj spalanie. Dobra. Ciernie. Masakrować. Fucking nubie. Twoje jednostki nie mogą mieć moich driad. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Czy twój mózg ogarnia tak zaawansowane taktyki? To jest dobre pytanie. Przyjacielu. Kolego. To są jednostki, które biją magią. Nie możesz bić moich jednostek. Przyjacielu. Kolego. Naprawdę. To nie tędy droga. Masz teleport? Oj, masz. Dobra. Skoro kończy się złoto w naszej kopalni... To w jego kopalni musi się kończyć złoto. To tak coś podejrzewam. Weź tutaj, oplucz to. Oplucz to, bo to jest jakieś nieporozumienie. Halo. Przestań to palić. Zacznij tu może leczyć. Przede wszystkim uleczmy tego pana. Halo. Tego pana. Tę panią. Halo. Leczyć to wszystko. Możemy to naprawić? Czy nie możemy tego naprawić? Może przy odrobinie szczęścia. Dobra, bierę co mogę. Przydałoby się odbudować tego drzewca wiedzy, nie będę kłamał. Tak po prostu. Co wy robicie? Zostaw to! Kurwa! Idź. Naprawiaj to! No co, no cześć! No elo! Fokus na tym bohaterze! On już nie ma teleport. A, ma teleport, znowu kupił. No dobra, to się znowu przeteleportuje. I znowu zmarnuje teleport. On marnuje hajs. Niech marnuje w takim razie. Niech marnuje. Dobra, udało się. Wybroniliśmy naszą drugą bazę. On też nie ma tego. On też nie ma, jak to się nazywa? On nie ma hajsu. On nie ma hajsiwa, przyjaciele. On daleko tak nie zajdzie. On musi coś wykombinować. Dobra. Do bazy. Idź tu, wydobywaj. Teraz tak. Operacja drzewce. Operacja analna penetracja. Nie możemy tutaj poproszę dobrać. Więcej tego. Miłości. Ty, cześć. Gdzie jest ten pan, co tutaj miał przynieść taką fajną rzecz? Ona się nazywa odkrywanie jednostek niewidzialnych. Poproszę to użyć. Czysto. No fajnie. No śmiesznie. Ale, drogi panie, tym razem jestem gotowy. Spokojnie. Ty myślisz, że ja tutaj tego nie widzę, nie? Ale właśnie to jest ten cały... Na tym polega cała akcja. Ja to widzę.
Ja to widzę i powiem więcej. Po raz kolejny full focus na twoim bochciu. Full focus na twoim bochciu. Okej. Okej. Zabić go. Czy on ma teleport? No ma. Znowu zmarnował hajs na teleport. Nie zdążył się przeteleportować. Okej. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Przywołujemy co możemy. Użyj miksturki, bo masz. Oplataj co możesz, bo możesz. Okej, kolejny poziom. Nawet miłe. Nie będę kłamał. No trochę to nie. To trochę nie wyszło. To mogłoby zostać poprawione lekko. Więcej driad. Pamiętajmy, driady kontrują te jego śmieszne jednostki, które nic nie robią. Okej. Bić. Bić, panowie, bić. Ale bić, mocno bić. I dużo driad. Dużo driad. Trochę niepokoi mnie fakt, że on dalej stara się mnie bić. W sensie, on nie widzi, że ja mam odporność na magię. On jeszcze tego nie zrozumiał. On jeszcze tego nie zobaczył. To trochę smutne, nie będę kłamał. Idź, zbudujesz tu drugą bazę, panie. Tu. Tutaj trzeba zbudować nam kolejną bazę. Bo nam się jedna skończyła, więc tak wypadałoby. Wypadałoby coś zrobić. Szkoda, że nie mamy tych upgrade'ów. Siła natury poziom... SIŁA NATURY! SIŁA NATURY TO JEST UPGRADE! Strength, druid mazurów, górskie zakręty, smoki, burze, niedźwiedzia. Tu nie ma nic o driadach! Tu nic nie ma o Chyba wiedział, że już przegrał. No ale, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego oceniu. Pa, pa, cześć!